Kibice nieprzychylni Lechowi Poznań nieustannie lubią wypominać kolejorzowi fuzję z Amiką Wronki sprzed 17 lat. Często powtarzają, że bez połączenia z wronieckim klubem Lech nie miałby sukcesów. A jak w rzeczywistości to wyglądało? Spójrzmy na fakty i osiągnięcia Lecha Poznań sprzed fuzji. Witam Was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury. W rozgrywkach ligowych na najwyższym szczeblu Lech pojawił się tuż po II wojnie światowej, wówczas pod nazwą Kolejarz Poznań. Całkiem szybko zaznaczył swoją obecność w krajowej elicie. W 49 i 50 roku zajmował miejsca na najniższym stopniu podium, a wygrana w 47 roku z Pogonią Siedlce 14-0 jest do dziś czwartym najwyższym zwycięstwem w historii rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W Poznaniu szybko też wykreowano jedną z gwiazd ligi. Stał się nią Teodor Anioła, trzykrotny król strzelców, ale po tych dwóch brązowych medalach na kolejne miejsce na podium Lech czekał aż 28 lat, podczas których był ligowym średniakiem, a w międzyczasie 4 sezony spędził nawet na trzecim poziomie rozgrywkowym. Trzecie miejsce w 78 roku było więc dla wielu zaskoczeniem. Zwłaszcza, że zaledwie rok wcześniej Lech zakończył rozgrywki na ostatnim bezpiecznym miejscu z dwupunktową przewagą nad strefą spadkową, utrzymując się praktycznie rzutem na taśmę. Z sezonu na sezon poprawił się o 14 punktów, w systemie, w którym przyznawano 2 oczka za wygraną, notując aż o 11 porażek mniej. Ten progres przyniósł klubowi debiut w Pucharze UEFA. Zderzenie z europejską piłką było jednak bolesne i skończyło się na klęsce 2-10 w 2 meczu pierwszej rundy przeciwko Duisburgowi. Lech wyraźnie zaczynał aspirować do ligowej czołówki, choć w kolejnych 4 latach jeszcze ugrzązł w środku tabeli. Lepiej zaczął sobie radzić w Pucharze Polski, gdzie w 80 roku na przykład doszedł do finału tych rozgrywek. Spotkanie finałowe jednak poznaniakom zupełnie nie wyszło, przegrali 0-5 z Legią Warszawa. 2 lata później w tych rozgrywkach Lech nie miał już sobie równych. Pokonał kolejno Stilon Gorzów, Zagłębie Sosnowiec, Widzew, Arkę Gdynia i w finale Pogoń Szczecin. Tym samym do gabloty przy ulicy Bułgarskiej trafiło pierwsze trofeum. W ten sposób na zwycięskie tory wprowadził Lokomotywę trener Wojciech Łazarek. A skoro mówimy o trofeach, to jest to dobry moment, by przedstawić Wam mój nowy klub piłkarski. Wszystko to przy współpracy z grą przeglądarkową Football Team, czyli menedżerze piłkarskim. Jeśli szukacie pozycji, która oferuje Wam trenowanie Waszego zawodnika, codzienną pracę, grę w klubie, otwieranie paczek, ulepszanie atrybutów, a przede wszystkim jest darmowa, to Football Team na pewno Wam się spodoba. Do tego wszystkiego dochodzą specjalne boosty za codzienne logowanie, które pozwalają Wam w szybszym tempie osiągnąć satysfakcjonujący poziom Waszego gracza, a także czynnik, którego osobiście bardzo szukałem w grach menedżerskich, czyli możliwość rozbudowy stadionu, boisk treningowych i całej infrastruktury. A jeśli chcecie dołączyć do mojej drużyny, która nosi nazwę Amigosi, rekrutacja oficjalnie rozpoczęta. Gram na serwerze Europa Zachodnia i Wy również możecie tam dołączyć, a rejestrując się z linku w opisie na start otrzymujecie 2000 punktów energii, co mówiąc wprost jest bardzo ważne, jeśli chcecie w jak najszybszym tempie rozbudować swojego gracza. Być może zdobycie pierwszego trofeum zajmie nam odrobinę krócej niż Lechowi Poznań. Wracamy do głównego tematu filmu. Rok po zdobyciu Pucharu Polski Lech dzięki wyprzedzeniu o punkt Widzewa Łódź po raz pierwszy w swojej historii zdobył tytuł Mistrza Polski, kreując swoją kolejną legendę Mirosława Okońskiego, który został królem strzelców. Bardzo ważnymi punktami zespołu byli wówczas bramkarz Piotr Mowlik oraz Janusz Kupcewicz. Obaj wyjechali do lig zagranicznych i wydawało się, że powtórzenie sukcesu będzie bardzo trudne. Osłabiony zespół kolejorza spisywał się jednak znakomicie. Rok później Lech obronił więc tytuł po jeszcze bardziej zaciętej walce z Widzewem, za sprawą lepszego bilansu bramkowego. O sukcesie zadecydowała fantastycznie rozegrana, mimo kolejnych osłabień w przerwie zimowej, runda wiosenna. W jej trakcie Lech zanotował imponującą serię 8 zwycięstw z rzędu. Do tego kolejorz w imponującym stylu dołożył kolejny Puchar Polski, nie tracąc bramki w 6 z 7 rozegranych meczów. To do dziś jedyny dublet zdobyty przez zespół z Poznania. Wojciech Łazarek okrasił te sukcesy tytułami trenera roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna za rok 83 i 84. Swój okres pracy w Poznaniu odszedł z klubu po zdobyciu dubletu, po latach wspominał słowami: to był bardzo mozolny proces i nic nie zachodziło tu nagle, w krótkim czasie. Bardzo mozolnie dokonywaliśmy ocen naszych możliwości i z uporem stawialiśmy kolejne kroki. Z perspektywy lat muszę stwierdzić, że trafiliśmy dobrze pod względem organizacyjnym i szkoleniowym. Lech Poznań robił bowiem postępy z roku na rok i z roku na rok stawał się lepszy. W końcu w latach 80. stał się bardzo dobrym klubem.
Do dziś Wojciech Łazarek jest najbardziej utytułowanym trenerem w historii Lecha Poznań. Nie wiodło się jednak w europejskich pucharach, gdzie Lech potrafił wyeliminować tylko Islandczyków z Pucharu Zdobywców Pucharów. Na osłodę pozostał tylko wygrany pojedynczy mecz w Pucharze Europy 2-0 z Atletikiem Bilbao. Na niesamowite widowisko z udziałem europejskiej potęgi przyszło jednak poczekać tylko kilka lat. Lech wprawdzie kolejny raz spisywał się przeciętnie w lidze, nie zdobywając miejsca na podium przez 5 lat, ale za to w 1988 roku znów sięgnął po Puchar Polski w imponującym stylu. W całych rozgrywkach stracił tylko jedną bramkę i to dopiero w finale przeciwko Legii Warszawa, który wygrał po rzutach karnych. Dało to Lechowi kolejny start w Pucharze Zdobywców Pucharów. Po wyeliminowaniu nie bez problemu albańskiego Flamurtari na kolejorza w drugiej rundzie czekała Barcelona. W podjęcie rywalizacji z katalońskim gigantem nie wierzył nawet trener Henryk Apostel, który losowanie par skwitował słowami. Katalończycy to zespół o klasie nieosiągalnej dla żadnej polskiej drużyny. W składzie rywali nie brakowało gwiazd Antonin Zubizarretą, José Marią Baquero i Garym Linekerem na czele. Miejscowi dziennikarze typowali, że na Camp Nou gospodarze wygrają kilkubramkową przewagą i do Poznania pojadą tylko dopełnić formalności. Tymczasem Lech wywiózł z Katalonii bardzo korzystny wynik, 1-1. Na rewanż przybyło 35 tysięcy kibiców, którzy obejrzeli jeden z najlepszych meczów klubowych w historii polskiej piłki nożnej. Obydwa zespoły walczyły jak równy z równym, kolejny raz remisując 1-1. O awansie do trzeciej rundy zadecydować musiały więc rzuty karne. W nich niestety o jedną bramkę lepsi byli piłkarze Barcelony. Lech postawił więc bardzo trudne warunki przyszłemu triumfatorowi rozgrywek, choć jak wspominał Araszkiewicz, zawodnikom zależało jedynie na tym, by nie zostać rozgromionym. Początki 90. lat to znakomity okres w historii Lecha. W 90. roku kolejorz zdobył swój trzeci mistrzowski tytuł, przeskakując w tabeli wszechczasów m.in. sąsiedniego rywala Warte Poznań. Pozwoliło to na kolejną ciekawą przygodę w Europie. W pierwszej rundzie poznaniacy pewnie pokonali grecki Panathinaikos, by w dwumeczu zmierzyć się z Olympique Marsylią. Francuzi wówczas uchodzili za jedną z lepszych ekip na świecie. Rywali straszył ofensywny duet, Cantona Papin, a na ławce trenerskiej zasiadał legendarny Franz Beckenbauer. Kolejorz pod wodzą zaledwie 32-letniego szkoleniowca Andrzeja Strugarka spisał się jednak znakomicie w Poznaniu i pokonał Marsylię 3-2 po wspaniałym widowisku i zwycięskim golu 20-letniego Andrzeja Juskowiaka. W pomeczowej relacji w piłce nożnej pisano: zapowiadano przed spotkaniem niespodziankę i nie były to obietnice bez pokrycia. Lech zagrał na 100%, pokazał futbol, którego darmo oczekiwaliśmy od reprezentacji, męski i zarazem skuteczny. W rewanżu Lech został niestety rozbity 1-6. Trzeba jednak pamiętać o okolicznościach meczu, które do dziś wzbudzają dyskusje. Lechici słaniali się na boisku, wyglądali tak, jakby grali na zwolnionych obrotach. Niektórzy z nich uważają, że zostali otruci za pomocą soków lub owoców, którymi gości z Polski hojnie częstowano we Francji. Już wcześniej do Poznania docierały głosy, że do Marsylii najlepiej udać się z własnym prowiantem, jak to robili ligowi rywale Marsylii. Nigdy co prawda nie udowodniono celowego zatrucia poznaniaków, ale podejrzenia pozostają. Tym bardziej, że wszechwładny wówczas szef Olympique Bernard Tapie wzbudzał niemałe kontrowersje, a wkrótce został skazany za korupcję, a klubowi odebrano Mistrzostwo Francji i zdegradowano do drugiej ligi. Kolejne dwa tytuły mistrzowskie Lech dołożył w 92 i 93 roku, choć na ten drugi cieniem kładzie się afera z odebraniem tytułu Legii Warszawa. Znów nie udało się podbić Europy. W obu przypadkach zbyt trudna okazywała się już druga przeszkoda. Po tych sukcesach Lech kolejny raz popadł w przeciętność, a w 2000 roku spadł nawet z ekstraklasy. W czasie pierwszego pobytu w ówczesnej drugiej lidze zajął zresztą dopiero 9 miejsce. Na szczęście dla kibiców z Poznania pobyt na zapleczu trwał tylko 2 lata, a już w 2004 roku kolejorz kolejny raz sięgnął po Puchar Polski. 11 czerwca 2004 roku Lech pokonał Wisłę Kraków w meczu o Superpuchar. Tym samym zdobył swoje ostatnie trofeum przed fuzją z Amiką Wronki. Bilans sukcesów Lecha do 2006 roku to 5 tytułów Mistrza Polski, 4 Puchary Polski i 4 Superpuchary Polski. Na początku XXI wieku zaczęli popadać w kłopoty finansowe. W zupełnie innej sytuacji była bogata, mająca duże ambicje Amika Wronki. Właściciele klubu powoli przekonywali się jednak, że zbudowanie naprawdę silnej marki w tak niewielkiej miejscowości nie jest możliwe. Z tego powodu Jacek Rutkowski zainteresował się Lechem Poznań lub Widzewem Łódź.
Ze względu na większe koszty inwestycji w Łodzi i bliskość Poznania od Wronek, priorytetem był jednak kolejorz. Transakcja była korzystna dla obu stron. Rutkowski zyskiwał dużą markę w dużym mieście, a Lech ratował się przed bankructwem i zniknięciem z piłkarskiej mapy Polski. Biznesmen za kilkanaście milionów złotych kupił prawa m.in. do herbu, barw klubowych i tradycji, a to pozwoliło Lechowi spłacić długi. Z czasem w Poznaniu został zbudowany jeden z największych i najbogatszych klubów w Polsce. Sukcesy, jakie Lech osiągnął jednak po fuzji, stanowią jednak mniejszość dorobku historycznego. W tym czasie zdobył bowiem 3 ze swoich 8 tytułów mistrzowskich, 2 z 5 Pucharów Polski i 3 z 6 Superpucharów. Jedynie w europejskich pucharach radzi sobie znacznie lepiej niż w przeszłości, osiągając dwukrotnie fazę pucharową Ligi Europy i przede wszystkim ćwierćfinał Ligi Konferencji. Bez wątpienia fuzja z Amiką uratowała więc Lecha przed niebytem. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy klubu, gdyby nie uniknął bankructwa i musiał budować swoją markę od początku. Nie można jednak powiedzieć, że jedynie wsparciu z Wron kibice z Poznania zawdzięczają sukcesy, te bowiem pojawiły się na długo wcześniej niż w ogóle powstała Amika. A jakie jest wasze zdanie odnośnie fuzji Lecha Poznań z Amiką Wronki? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.